Tak, będzie. Bardzo przepraszamy, ale szczególnie osoby, które niestety, ale zostały przerwane brutalnie transmisją online, nie jesteśmy w stanie z powodów tutaj technicznych sali, którą wynajmujemy, wznowić transmisji online, ale mamy tutaj zapewnienie, nie ukrywam, od naszego zespołu, dzięki Bogu, Urzędu Marszałkowskiego, naszego zespołu informatyków, że nagranie będziemy prowadzić w formule offline, po czym to nagranie udostępnimy po prostu całościowe spotkania do dyspozycji Państwa na naszych stronach internetowych, więc takie wyjście z sytuacji żeśmy zaproponujemy. Będziemy kontynuować w takim razie, bo nagranie, o ile się dobrze rozumiem, pomimo tego, że zacięło się offline, było na cały czas, jest prowadzone, więc możemy po prostu zacząć od wskaźników, nie musimy się cofać do kryteriów dostępu, na których co do zasady prezentacja Państwu, którzy byli zdalnie, się w pewnym momencie zatrzymała. Więc po prostu zaczniemy jeszcze raz od wskaźników w ramach naboru i będziemy kontynuować. Zresztą po tej sesji, po tej części wskaźnikowej na pewno zrobimy do tej pierwszej całej części sesję dla Państwa pytań i odpowiedzi. Natomiast mamy tą drugą część dotyczącą bardziej kwestii już budżetowych, wydatków i jeżeli mają Państwo ewentualnie tego typu pytania związanych z kosztami, to też proszę się wstrzymać, bo jeszcze będzie druga część. Teraz pytania o charakterze bardziej merytorycznym do typów, zakresów, uczestników, wskaźników i kryteriów. Gosiu, możemy ten... Wskaźniki od początku. Mhm. Także moja kariera na YouTubie właśnie się zakończyła, także cieszę się, że Państwo zostali. Mam nadzieję, że to nie jest zły omen na nasz konkurs, ale wrócimy do tego. Jak już zaczęłam mówić o wskaźnikach w ramach naboru, to są pewne mierzalne efekty tego, co zrobiliście Państwo w projekcie i my się z tego rozliczamy, Państwo nam prezentują pewne wartości, pokazują, wliczają osoby, którym udzielono wsparcia, i w ten sposób oceniamy Wasz projekt. Mamy wskaźniki produktu, które mierzą wielkość i pokazują charakter wsparcia, rezultat, czyli określają efekt zrealizowanych działań oraz grupę wskaźników monitoringowych. I tutaj będę o nich mówić, dlatego że bardzo często Państwo je pomijacie w swoich wnioskach, to też będzie taka przypominajka już na napisanie samego wniosku w takich czynnościach technicznych. Wskaźniki to załącznik numer 2. Też do niego odnoszę, dlatego że tam są i definicje, i narzędzia, które chcielibyśmy, żeby Państwo się nimi posługiwali. No i tutaj trochę straszenia. Nieosiągnięcie zaplanowanych wskaźników może stanowić podstawę do niewypłacenia lub zwrotu dofinansowania, także do rozwiązania umowy o dofinansowanie, więc to taki dość mocny argument, żeby Państwo się nad nimi skupili. I to, o czym chciałam powiedzieć, to, że wszystkie wskaźniki monitoringowe są obligatoryjne dla wszystkich projektów. Należy je wybrać, nawet jeśli bez względu na to, jaką grupę odbiorców Państwo wspierają, jakiego rodzaju wsparcie zostaje udzielone, monitoringi są nam potrzebne do tego, żebyście Państwo zadeklarowali, że jeśli taka grupa uczestników, odbiorców się pojawi, to będą Państwo je wykazywać. W przypadku tych uproszczonych metod rozliczania, czyli tych projektów w okolicy 840 000, będziecie Państwo przypisywać wskaźniki do kwot ryczałtowych, natomiast nie przypisujecie wtedy wskaźników monitoringowych. To też taka uwaga techniczna. No i jeśli chcielibyście Państwo zapoznać się z zasadami monitorowania wskaźników, to odsyłam do wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. I takie są nasze wskaźniki, zarówno dla typu pierwszego, jak i dla drugiego. Wszystkie te wskaźniki są obligatoryjne. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej, narzędzia pomiaru, które Państwo wykazują, to lista osób, które otrzymały wsparcie z podziałem na formę wsparcia i deklaracje uczestnictwa w projekcie umowy uczestnictwa. No i drugi wskaźnik, liczba opiekunów faktycznych nieformalnych objętych wsparciem w programie. Tutaj narzędzia pomiaru są identyczne. To sugeruję, żeby to po prostu przepisać do wniosku o dofinansowanie w tym miejscu, gdzie oczekujemy, w jaki sposób będziecie Państwo mierzyć te wskaźniki.
Natomiast wskaźnik rezultatu to liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie. Narzędzia pomiaru są dosyć rozbudowane z uwagi na to, że osoby, które będziecie Państwo wykazywać w tym wskaźniku rezultatu, to zarówno będą właśnie te osoby, które są na umowy cywilnoprawne czy umowy o pracę, ale te, które przeszły jakieś szkolenia, czy nabyły jakieś kompetencje, więc będą to zaświadczenia, certyfikaty, inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia, a także lista obecności zawierająca podpis prowadzącego wsparcie oraz uczestnika. To dotyczy wsparcia innego niż szkolenie, na przykład wsparcie psychologiczne czy superwizja. Także to jest takie dosyć mocno skrótowe przedstawienie wskaźników. Bardziej zaznaczam, że są one obligatoryjne, bardziej zaznaczam, że narzędzia pomiaru mają być takie, jakie wskazaliśmy w załączniku i będzie to przedmiotem oceny. To jeszcze powrót do tych wskaźników monitoringowych, dlatego że w samym procesie pisania wniosku one Państwu uciekają, one się trochę chowają. W pierwszym rzucie pokazują się Państwo już tak od strony technicznej w LSI, powiem te dwa pierwsze, natomiast te siedem bardzo często nam ucieka i tak jak Państwo też widzicie, no nie zakładamy, że będziecie Państwo obejmować wsparciem osoby w kryzysie bezdomności, niemniej jednak ten wskaźnik też musicie Państwo wybrać, możecie go pokazać z wartością zerową i zadeklarować, że w przypadku jakby się pojawił, to będziecie go monitorować, więc tutaj ważna informacja, bo niepotrzebnie tracicie Państwo punkty w ocenie za dosyć techniczną rzecz. No i przechodząc do budżetu i do tej części o kwalifikowalności wydatków, ja też zakładam, że większość z Państwa gdzieś już aplikowała o środki, czy to w poprzedniej. Sesja pytań. Czyli budżet projektu będzie następną częścią, to tak zapowiadamy. Bardzo prosimy teraz o zadawanie pytań do pierwszej części. I poczekać na mikrofon, jeżeli jest tak. Tak, ponieważ to nagrywamy, chcielibyśmy, żeby pytanie było słyszane także dla odbiorców online. Dzień dobry Państwu, myśmy już troszkę rozmawiali w kuluarach z Panią. Ja nazywam się Artur Pakosz, jestem kierownikiem oddziału medycyny paliatywnej i opieki paliatywnej Szpitala Chorób w Rzeszu, który prowadzi hospicjum domowe, ale przede wszystkim jestem konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny paliatywnej i tutaj takie wątpliwości, ponieważ rozumiemy, że ten projekt nie może dotyczyć pacjentów objętych opieką przez NFZ albo dotyczyć personelu, który jest wykazany według rozporządzeń odpowiednich opieki długoterminowej i paliatywnej. To pytanie jest takie, czy mogą uczestniczyć, czy to może być tak, że pacjenci do opieki paliatywnej mogą być tym targetem, jeżeli nie są objęci w ramach kontraktu z NFZ-em, czyli oni na przykład deklarują, że nie będą korzystać z NFZ-u i wtedy my możemy w projekcie dofinansować te wszystkie grupy zawodowe, które świadczą według projektu rozporządzenia, to jest pierwsze pytanie, bo inaczej w świetle tego, o czym mówiłem, że jest zniesione limitowanie świadczeń, to nie możemy się wykazać argumentem, że budżet z NFZ-u jest zamknięty dla podmiotów, tak? Bo on nie jest zamknięty, tylko limituje kadra. I drugie pytanie, czy kadra, która byłaby w projekcie w opiece paliatywnej hospicyjnej, to musi być, rozumiem, inna kadra niż ta, która świadczy usługi, czyli lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, w ramach kontraktu z NFZ-em, dobrze rozumiem? To musi być inna kadra. Dwie rzeczy. Pierwsza, absolutnie tak, naszym projektem można objąć osoby, które nie są objęte NFZ-em, ale trzeba im dać pakiet, który daje im NFZ zgodnie z standardem rozporządzenia, plus jeszcze dodatkowo nasze wymogi wynikające z tych kryteriów, które mówiła Gosia. Więc tak, jest to możliwe. To jest jakby pierwsze pytanie. Więc mamy jak gdyby dwie kategorie uczestników. Uczestnicy, którzy są objęci NFZ-em i wtedy wchodzimy z naszym dodatkowym pakietem w projekcie i osoby, które są nieobjęte, ale wtedy wchodzimy ze standardem NFZ-u plus dodatkowym pakietem. Drugie pytanie. Nie rozumiem, co to znaczy inna kadra. Jeżeli ktoś jest zatrudniony i ma 8 godzin według NFZ-u pracować z pacjentem,
to nie możemy mu teraz dać 6 godzin, a 2 godziny z naszego projektu. Wolno zrobić 8 godzin plus 2 godziny naszego projektu. A jak państwo go zatrudniają, jak te godziny wynikają, to jak gdyby zgodnie z przepisami prawa krajowego należy to zrobić, tak? Więc ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ten sam. Bo ten sam rehabilitant może być u mnie w projekcie i może być w NFZ-cie, tylko ma spełniać standard NFZ-u, a u mnie być zatrudniony zgodnie z przepisami prawa krajowego, to znaczy nie może mieć na przykład umowy zlecenia na to samo z tym samym pracodawcą, bo na to nie pozwolę w projekcie, bo jest niezgodny z przepisami prawa krajowego. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, że to jest ten sam. Może być co do zasady ten sam, ale z wymogami. Pytanie doprecyzowujące. W takim razie rozumiem, że obowiązuje ten personel także przepisy dotyczące kodeksu pracy, jeżeli zatrudniony i tak dalej. No, oczywiście, że tak. Pełny zakres przepisów prawa krajowego. To zwracam państwu uwagę na ogromne ryzyko wyłożenia się tego programu w tym zakresie, ponieważ jako i konsultant wojewódzki były z województwa śląskiego i krajowy obecnie, zgłaszałem wielokrotnie, jak duży jest deficyt kadry pielęgniarskiej, zwłaszcza, ale mamy tego świadomość. Lekarskiej w szczególności, bo w tej chwili potrzeba około 3-krotnie więcej lekarzy w Polsce niż mamy specjalistów. A mamy tego świadomość. Okay. Mamy tego świadomość w wielu dziedzinach, w którym FS Plus interweniuje. Opiekunkami zwykłymi też jest mega problem, opiekunami medycznymi też jest mega problem, pielęgniarkami jest problem, pracownikami socjalnymi jest mega problem. Nie ukrywam, że w wielu dziedzinach, w którym wchodzimy jako Europejski Fundusz Społeczny, jednym z głównych ryzyk projektowych to jest kadra, a drugim ryzykiem jest dobór uczestników. To są jak gdyby dwa podstawowe rzeczywiście dylematy, które należy sobie rozwiązać. Więc rzeczywiście jest tak, że jeżeli chcą państwo wejść ze standardem, no to te wymogi dotyczące rzeczywiście kadry są wygórowane NFZ-om. Są wygórowane NFZ-em, po prostu, to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o wejście poza NFZ-em z projektem naszym, no to u nas jest kwestia tego, że jest to tam usługa dotycząca rehabilitanta, no to ktoś po prostu musi mieć uprawnienia rehabilitanta. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma wejść ze wsparciem terapeutycznym, to tam psychologiem, no to ktoś musi być psychologiem, no to tutaj jak gdyby nie ma takich standardów jakichś rozporządzeniowych wynikających z jakichś norm i tak dalej. Tutaj już wchodzimy tylko i wyłącznie w przepisy prawa krajowego o zatrudnianiu takich osób, które spełniają kwalifikacje i spełniają kompetencje w tym zakresie. Ja mam takie pytanie troszkę na ten temat. Czy w ramach projektu na opiekę długoterminową my, chcąc rozwiązać sobie ten problem braku kadry, wzięlibyśmy sobie jak gdyby no, głównie naszych pacjentów z długoterminówki i uzupełnilibyśmy im wsparcie tym wszystkim, co projekt daje możliwość, tak? Czyli tam opiekunka, psycholog, logopeda, lekarz, co tam w zależności od potrzeb według indywidualnego planu działania, ale czy my możemy zrobić takie coś, że pielęgniarkę zatrudnić w projekcie i uznać, że jak gdyby ona jest takim koordynatorem, pod nią pracują opiekunowie medyczni, opiekunowie zwykli i oni się zajmują głównie tym pacjentem w domu. Powiem skąd taki pomysł. Myśmy realizowali nie jeden projekt właśnie związany z dydomem, ale też taki projekt 3-letni w Bytomiu, który miał właśnie, przekładał ten standard dziennego domu na wsparcie w domu pacjenta, czyli ten pacjent miał kompleksową medyczną opiekę domową, koordynowaną według planu w domu i myśmy tam zauważyli, że wcale nie ma takiej, że większość tych pacjentów w tej skali Bartel, oni głównie potrzebują takiej opieki, nadzoru, właśnie dużo rzeczy może zrobić gdzieś tam opiekun medyczny, czy nawet opiekun osób starszych, a najważniejsze jest to, żeby ta pielęgniarka była, ale nawet ona nie musi przychodzić 3 godziny w tygodniu, ona musi przyjść przynajmniej raz w tygodniu i dawać wskazówki temu opiekunowi medycznemu i całej reszcie, która się opiekuje tym pacjentem w domu. I ja też w zeszłym miesiącu przygotowywałam taki projekt w województwie opolskim na podobny konkurs i tak żeśmy rozwiązali problem właśnie gdzieś tam braku kadry, nie? Bo tutaj musi być ta specjalnie dyplomowana tam pielęgniarka długoterminowa, a w tym momencie mogliśmy skorzystać po prostu z pielęgniarki
I to takie moje pytanie, czy może taki koszt w budżecie wystąpić? My to oczywiście uzasadnimy naszym tam doświadczeniem i potrzebami, ale myślę, że to by to troszeczkę tutaj złagodziło. Drugie moje pytanie, bo zapoznając się z tą dokumentacją konkursową w różnym zakresie, zauważyłam, czy brakło mi takiej informacji. My tutaj mamy wsparcie terapeutyczne, możliwe do realizacji w ramach tej opieki długoterminowej, ale w personelu tym przykładowym nie był wymieniony terapeuta zajęciowy. I chciałabym mieć tutaj potwierdzenie, bo zwłaszcza, że terapeuta zajęciowy od lutego jest zawodem medycznym, zwłaszcza, że z tych naszych, że tak powiem, obserwacji wynikających z realizacji projektów i z tych wszystkich polityk, jak gdyby widzimy, że właśnie jeżeli chcemy deinstytucjonalizować tę opiekę dla seniorów, to w domu bardziej by się przydał taki terapeuta zajęciowy, żeby on z tym pacjentem był, żeby go tam terapeutyzował fizycznie i psychicznie, niż i to w dużym zakresie jak gdyby godzinowym. I to pytanie, czy taki terapeuta może wystąpić. I jeszcze jedno pytanie, może tak już troszeczkę a propos kosztów, ale to ono też merytorycznie jest związane. W tych projektach dla seniorów zauważyliśmy, że takich, które chcieliśmy robić kompleksowo i akurat... Mogę zatrzymać panią, bo po kolei, bo wszyscy się zgubimy za chwilę, co było pierwszym pytaniem generalnie. Ja już też przyznaję przez moment. A więc tak, po pierwsze, zasada dotycząca zatrudnienia tej pielęgniarki. Zasada zatrudniania personelu w projektach to jest zasada taka, że ja nigdy na takiego typu spotkaniach nie powiem tak, takie stanowisko może być utworzone w projekcie. Tak, pod warunkiem, że będzie dobre uzasadnienie, po co ta pielęgniarka jest, jakie ma kompetencje, jakie ma wynagrodzenia. Jest korelacja trzech czynników, w których możemy albo nie możemy zakwestionować danego stanowiska. Więc co do zasady, wszystkie stanowiska, które będą koordynujące, wspierające, liderujące i bezpośrednio pracujące z pacjentem, zawsze będą wymagały zasadności, racjonalności i pytania, jaki jest Państwa pomysł na projekt. Więc co do zasady, nie wykluczam, ale czy ta pielęgniarka z Państwa uzasadnieniem ekspertowi się spodoba? Nie wiem. Od razu powiem. Taka jest system. Czyli mamy potwierdzenie, że nie ma katalogu jak gdyby zamkniętego personelu. Nie ma. Wszystko wynika z potrzeb i... Tak. Co do zasady, ekspert jedynie oceniający może pytać, czemu to musi być pielęgniarka, nie musi być jakiś koordynator opieki medycznej, który ma jakieś tam wymogi dotyczące i wiedzę, a niekoniecznie musi mieć stanowisko pielęgniarki i wymogi wykształcenia, bo to zawsze będzie podnosiło niewątpliwie wynagrodzenie takiej osoby na przykład. No myśmy korzystali z tej pielęgniarki, bo ona miała takie doświadczenie w opiekowaniu się tym pacjentem. Bardzo często łączyli się nawet na WhatsAppie i ona mówiła dokładnie, co, jak robić tym opiekunom. Ja nie kwestionuję tego, że to ma zasadność i Państwo się sprawdziło. Ja tylko mówię, co będzie napisane we wniosku i co ekspert przeczyta bez tej otoczki, którą pani mi teraz mówi, tak? Bo najważniejsze jest ta relacja, której jest największym problemem, żeby państwa pomysł i ideę wpisać tak w liczbę wniosków i odpowiedniej pozycji, żeby ktoś, kto czyta, a nie wiedział o tym, co państwo mają w głowie, żeby to zrozumiał tą ideę. I to jest największy problem, jeżeli chodzi o ocenę projektów i dobre wpisanie pomysłów. Więc co do zasady, zgadzam się, nie mamy katalogu personelu. Kasia, to pewnie. Tak, jeszcze chciałam tylko dopytać, że czy panią dobrze zrozumieliśmy, że ta opieka odbywa się, więc jest ta pielęgniarka opieki długoterminowej i dokładacie Państwo jakąś usługę zdrowotną. No tak by to musiało być, bo Państwo wymagają, żeby każdy, na kogo zostanie przeznaczona złotówka z projektu, miał tą opiekę długoterminową, więc a propos tych... Czyli to będzie coś ponad? No ale tutaj byśmy też mieli tych pacjentów takich, którzy nie mają NFZ-u i też byśmy im chcieli dać komplet i w tym komplecie byłaby ta też pielęgniarka jak gdyby już w dwóch funkcjach, NFZ-u. Tak? W dwóch funkcjach, nie? Jedna by była normalnie pielęgniarką i by miała te kwalifikacje, a druga by miała niższe kwalifikacje, ale byłaby koordynującą. Tak, zgadza się. Bo wpisuje się to w ten zapis, że uzupełniająco jako element kompleksowego wsparcia usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz inne usługi wspierające osoby objęte opieką. To jest drugie pytanie dotyczące tego terapeuty zajęciowego, a mianowicie przykład jest tylko przykładem, więc rzeczywiście też nie mamy zamkniętego katalogu, co według Państwa uzasadnia wsparcie w tym zakresie, będzie podlegało ocenie, czy jest racjonalne, efektywne i rzeczywiście ma sens, czy nie jest jakimś takim już naprawdę... wyjechaniem z koncertem życzeń. Więc jak najbardziej co do zasady psycholog był tylko przykładem. I rozumiem, że na tej samej zasadzie na przykład zatrudnienie czy tam korzystanie z usług dla seniorów podologa
bo to też nam wybrzmiało w projekcie, nam strasznie się nasiliło, by się okazało, że 3/4 tych seniorów ma cukrzycę, oni mają jakieś tam stopy cukrzycowe i tylko podolog jest w stanie im jak gdyby o te rany, stopy dbać i... Bo podolog nie jest zawodem medycznym. No nie jest zawodem medycznym, przerabialiśmy to tak w poprzedniej perspektywie, ale tak dopuszczaliśmy jako usługi wspierające. No. To są rodzaj usług pielęgnacyjnych w naszym rozumieniu. Usługi pielęgnacyjne się wpisują, tak samo jak usługi opiekuńcze też się teoretycznie wpisują w ramach wsparcia. Dziękuję. Więc tak, a trzecie pytanie teraz dopuszczam. Tak? Trzecie pytanie? Tak, to było tego podologa, ale jeszcze przy okazji zapytam o jak gdyby wynagrodzenia. Mamy tutaj personel medyczny i wiemy, że są różne rozporządzenia, które jak gdyby już dzisiaj nam mówią, że to wynagrodzenie ich w przyszłym roku w perspektywie czasu będzie wyższe. I jakie jest Państwa podejście do właśnie określania racjonalnych kosztów tego personelu w budżecie projektu? Nie można robić żadnych buforów, inflacji ani niczego takiego. Obowiązują przepisy rozporządzeń, które na dzień wejścia w życie stanowią prawo. To znaczy, jeżeli są już rozporządzenia, które wchodzą od 1 stycznia i mają moc obowiązującą, mają Państwo prawo wpisywać takie dane. Jeżeli takiego rozporządzenia nie ma, to do 25 listopada wpisują Państwo takie wynagrodzenie, które będzie wynikało po prostu ze złożenia wniosku do 25 listopada. Natomiast po pierwsze, projekty do 200 tysięcy euro są rozliczane ryczałtowo, to znaczy my nie badamy na co konkretnie i komu Państwo jakie środki przekazali i co w ramach projektów było realizowane, oprócz wskaźników rzeczowych, które nas interesują, więc tutaj nie ma tematu takiego, że Państwo trzymają sztywne ramy. A po drugie, średnia wartość oszczędności w projektach, które są z FS-u, które nam wychodzą z poprzedniej perspektywy, to są około 10% wartości projektu, więc oszczędności zawsze można zagospodarować na ewentualne zmiany wynikające z wynagrodzenia, oszczędności wynikające z zakupu sprzętu i innych, które zawsze się, nie ukrywam, zawsze się pojawiają. To jest urok. Natomiast żadnych buforów i inflacji nie można wpisywać, zostaną Państwo, jeżeli będzie taka pozytywna informacja, że przejdą Państwo etap formalno-merytoryczny, na negocjacjach na pewno dostaną Państwo informację o tym, że należy tego typu wynagrodzenia zrównać do wynikających z przepisów prawa, bądź też do cen rynkowych. Tu też mocno zwracam Państwa uwagę na kwestie stawek i wynagrodzenia personelu. To, że można zatrudnić psychologa na 400 zł za godzinę, nie oznacza, że jest to stawką rynkową. Bo można, no pewnie, że można, no można. Ale stawka rynkowa będzie oceniana w naszym rozumieniu dość tak, jako stawka, która obowiązuje przeciętnie w województwie śląskim jako do zatrudnienia personelu. Anna Krystyna Trumbujki, Rehabilitacji i Zdrowia. Ja tylko jeszcze chciałam się upewnić w zakresie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego, ponieważ rozporządzenie z zakresu opieki długoterminowej definiuje, że to są pielęgniarki z kursami kwalifikacyjnymi i rozumiem, że tak rekrutować należy personel. Jeszcze tylko tak potwierdzająco, ponieważ ta pielęgniarka jeżeli musi usługa, mieć wszystkie kursy. Jeżeli obejmują Państwo całą pielęgniarską opiekę długoterminową zgodnie z rozporządzeniem wtedy NFZ-u, czyli zgodnie ze standardem pielęgniarka z kursem, tak? Dobrze, dobrze, dziękuję, tylko chciałam sobie to jeszcze. I jeszcze pytanie. Bo jeżeli nie obejmują Państwo, NFZ już ich obejmie, a Państwo dadzą mi taką pielęgniarkę, tylko taką pielęgniarkę, to no, wtedy nie. No właśnie, to chciałam jeszcze sobie. I jeszcze tak, bo podkreślali Państwo, że podzieliliśmy wsparcie... pielęgniarki na tam... No właśnie, tylko taką bardzo nieładnie zabrzmiało, przyznaję, właśnie, właśnie się zorientowałam, że podzieliliśmy na kategorię pielęgniarki, ale no, ale wiemy, o co chodzi, rozumiem. No. I jeszcze takie pytanie, bo podkreślali Państwo, że wsparcie ma odbywać się w domu, natomiast jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne opiekunów nieformalnych, czy ta usługa może być realizowana na zewnątrz, czy też jest kryterium takie, że musi być w domu? Tak, to dotyczy tego pacjenta w opiece długoterminowej. Jeśli chodzi o szkolenia dla opiekunów faktycznych bądź wyjście, to też również ten aspekt właśnie wychodzenia i ewentualnej zapewniania opieki wtedy, tak, dla tego pacjenta usługami opiekuńczymi, to będziemy tutaj takie elementy przyjmować. Chociaż być może może się zdarzyć tak, że ten psycholog będzie potrzebny w domu dla tego opiekuna faktycznego i to też jest jakby rozwiązanie do przyjęcia. Rozumiem, czyli dwa rozwiązania. Tak. Dziękuję uprzejmie. Czyli są Państwo gotowi na tak. Kolejną możemy porcję przejść wrażeń. Do budżetów i do wydatków, rozumiem? Czy jeszcze mają Państwo jakieś zagadnienia bardziej natury, jak ułożyć to wsparcie?
No to idziemy w tę część. Potem jeszcze oczywiście znowu dopuścimy do sesji pytań. Ja teraz będę prezentować takie dosyć chyba dla Państwa znane tematy. Jeśli gdzieś się obracamy w projektach, to zawsze jest budżet, zawsze jest kwalifikowalność wydatku, więc ja będę tylko takie hasła rzucać. Jeśli byłyby jakieś pytania, to zapraszam później do konsultacji bądź do zgłębienia tematu, ale przede wszystkim nasz budżet to koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z techniczną obsługą projektu, koszty bezpośrednie to jest to, na co przeznaczacie Państwo finansowanie tego wsparcia, o które nam chodzi w projekcie. Prosimy zwrócić uwagę, żeby każdy wydatek był uzasadniony oraz przyporządkowany do odpowiedniej kategorii kosztów. Tutaj odsyłam Państwa do regulaminu, to też taka uwaga techniczna. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie, to co Pani Dyrektor przed chwilą trochę powiedziała w odpowiedzi do Pani w pierwszym rzędzie, że problemem naszych projektów i oceny tych projektów jest bardzo często fakt, że jak my się z Państwem spotykamy, jak Państwo do nas dzwonią, konsultują te projekty, to my sobie o nich rozmawiamy, opowiadamy i my znamy ideę. Natomiast czasem ja widzę te projekty później i ja je gdzieś tam rozpoznaję, ale ledwo. Co oznacza, że oceniający, czytając bez takiego Państwa wstępu, on naprawdę czasem nie ma możliwości poznania zamysłu i tego, jak to wsparcie naprawdę wyglądałoby super w projekcie. Stąd też moja prośba, że zwłaszcza w tym budżecie i zwłaszcza w tym opisie zadań, które Państwo mają, jest na to miejsce, żeby skupić się, żeby ta idea i sam pomysł był fajnie uzasadniony, bo temu oceniającemu, temu ekspertowi na końcu już tej naszej drogi, który tak naprawdę ma w rękach Państwa projekt, bardzo często brakuje tych naszych rozmów, więc tutaj zwrócić na to uwagę, a jeśli chodzi o uzasadnienie każdego wydatku, to właśnie włożyć tam tą kalkulację, tak, żeby on sobie mógł przeliczyć godzinę wsparcia, ilość personelu, w odniesieniu do liczby uczestników, to czasem Państwo piszą tam bardzo różne ciekawe rzeczy, ale brakuje nam tej zwykłej kalkulacji, przeliczenia. Wzięliśmy stawkę psychologa, tyle mamy uczestników, tyle mamy wsparcia w domu, tyle dla opiekunów faktycznych i to jest bardzo fajny właśnie moment, żeby i Państwo sobie sprawdzili swoje koszty i ten oceniający miał szansę jakby podejść do tego zarówno racjonalnie i szybko sobie mógł to przeliczyć. Stąd też ta uwaga o uzasadnieniu. Tutaj jeszcze taki szybki temat wkładu własnego, tak jak mówiłam, to jest 5% wydatków kwalifikowalnych i w momencie, kiedy rozliczacie się Państwo na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, nie możecie wkładać, nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w kosztach pośrednich. Natomiast jeśli wejdziecie w te mniejsze projekty, czyli w te ryczałtowe, tutaj jest taka możliwość, żeby wnieść wkład własny w kosztach pośrednich. No i zawsze temat żywy w projektach EFSA-owych, cross-financing, to jest ta taka zasada, która dotyczy zakupu gruntu, nieruchomości, infrastruktury, mebli, sprzętu i pojazdów. No w naszym naborze raczej będziemy obracać się w temacie zakupu sprzętu. Macie Państwo limit 15% finansowania unijnego. Co istotne, do tego limitu wliczane są również koszty pośrednie obliczone od wartości wydatków bezpośrednich w ramach cross-financingu. To może brzmi trochę skomplikowanie, natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę jeśli macie wydatek objęty regułą cross-financingu, no to musicie do niego również dodać koszty pośrednie, które Wam wynikają, w związku z tym to 15-procentowe finansowanie, ten limit musi już mieć w środku te koszty pośrednie. Ciężko jest to wytłumaczyć, natomiast matematycznie na pewno Państwo sobie z tym poradzą, bo jest to proste przeliczenie, tylko daje znać, że w tej perspektywie tak to wygląda. Jeśli chodzi o zaklasyfikowanie wydatków jako cross-financing, czyli te, które wchodzą do 15-procentowego limitu, to w wytycznych kwalifikowalności pojawił się taki zapis, że zakupy mebli, sprzętu i pojazdów mogą być kwalifikowane poza cross-financingiem w sytuacji, gdy albo zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu, albo będą najbardziej opłacalną opcją i jednocześnie odpowiednią do osiągnięcia celu projektu, albo są konieczne dla osiągnięcia celów projektu. Co istotne, jeśli Państwo będą chcieli skorzystać z jednej z tych przesłanek i nie oznaczyć danego wydatku, który na pierwszy rzut oka powinien być oznaczony jako cross-financing kategoria limitowana, to jeśli uważacie, że spełniacie jeden z powyższych warunków, to przede wszystkim należy nam to wskazać w opisie wydatku i na przykład korzystając z przesłanki drugiej, że jest to najbardziej opłacalna opcja,
to proszę przede wszystkim wyjaśnić nam również znowu kalkulację, tak? Nie można tylko powiedzieć, uważamy, że to jest najbardziej opłacalna opcja, dlatego nie pokazujemy tego wydatku jako kategoria limitowana, tylko proszę pokazać, że zrobiliście Państwo taką kalkulację, gdyby to miał być, nie wiem, wynajem, gdybyście Państwo zlecili tą usługę na zewnątrz, różne sytuacje, które doprowadziły Państwa do wniosku, że jest to najbardziej opłacalna opcja. Więc tutaj w tym temacie uczulam, żeby, jeśli korzystacie Państwo z tych przesłanek, to żeby to uzasadnić w opisie wydatku. I na pewno przy tym cross-financingu w przypadku naszych naborów będziecie Państwo pytać, które tematy mogłyby być uzasadnione, jako są konieczne do osiągnięcia celów projektu. I tutaj będziemy oczywiście wszystkie przypadki indywidualnie rozpatrywać. Co do zasady jesteśmy w stanie przyjąć, że jeśli kupują Państwo sprzęty na potrzeby wypożyczalni, a za tym idzie dla pacjenta w domu, no to wydaje nam się, że jest to uzasadnione, by przyjąć tą przesłankę celu i powiedzieć, że sprzęty są wykorzystywane właśnie w takim celu, a to jest celem naszego projektu, wsparcie procesu DIN, więc tutaj myślę, że będzie to uzasadnione. Jak również jakieś sprzęty przenośne, które będą Państwo na przykład rehabilitantom czy fizjoterapeutom mieli taki pomysł, to już w zależności od tego, jakie będziecie wsparcie programować, to już jest dosyć indywidualne wsparcie, ale dalej jest ta sama zasada, że wsparcie będzie udzielane przy pomocy tego sprzętu w domu pacjenta, czyli ta znowu cel wsparcie procesu DIN, zakładając, że wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby ten sprzęt przenośny nie był zakupiony. Więc tutaj też taki temat dosyć indywidualny, ale myślę, że ogólna zasada została przedstawiona. No i oczywiście dla Państwa tematem żywym będzie pomoc de minimis w projekcie. Ja tu właściwie tylko zaznaczyłam, że weszło w życie rozporządzenie, które zwiększyło dla Państwa ten limit, ale mam tutaj kilka takich zapisów, żeby sobie właśnie w temacie pomocy de minimis je przeanalizować, że jeżeli się Państwu wydaje, albo macie pewność, że nie podlegacie regule pomocy de minimis czy pomocy publicznej, to oczekujemy takiego wyjaśnienia, tak? W punkcie właśnie A4 zaznaczacie Państwo, że nie podlegacie, ale gdzieś tutaj chcielibyśmy na przykład w opisie zadań czy w posiadanym potencjale, żebyście Państwo nam to wyjaśnili. Jeżeli pomoc de minimis występuje, no to jesteście Państwo zobowiązani do przedstawienia stosownych załączników. Ja je tutaj wymieniłam, one są na stronie UOKiK-u, najnowsze wzory, więc to jakby w temacie pomocy de minimis, myślę, że każdy musi rozpatrywać swój podmiot indywidualnie oraz to wsparcie, które będziecie Państwo programować w swoich projektach. Więc tutaj bardziej informacyjnie, z czym się zapoznać, co się zmieniło. Myślę, że temat też jest, i tak to wygląda we wniosku, gdzie te informacje będziecie Państwo zobowiązani pokazać. Taka trochę zajawka, jak nasz wniosek będzie wyglądał. I jeszcze słów kilka o obowiązkach informacyjno-promocyjnych. Tak jak wspominałam, no to jest ten taki temat o kwalifikowalności, że ja będę Państwa po prostu odsyłać do dokumentów, tak? Mamy podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta funduszy europejskich w zakresie informacji i promocji. Mamy wytyczne dotyczące informacji i promocji funduszy europejskich na lata 2021-2027. Tu podlinkowałam Państwu podręcznik wnioskodawcy, no i też proszę sobie zobaczyć ten wykaz pomniejszeń wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów, bo od tej perspektywy są tam pomniejszenia wynikające z tego, że te obowiązki informacyjno-promocyjne nie zostały zapewnione w takim kształcie, jakim byśmy sobie tego życzyli. Dla projektów o wartości mniejszej niż 5 milionów euro podatek VAT jest kwalifikowalny, także tutaj podpowiedź w części A1.4 wniosku, gdzie jest takie pytanie o możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie, należy wybrać odpowiedź projekt poniżej 5 milionów, a w uzasadnieniu wskazać nie dotyczy. To taka techniczna uwaga, jak do tego podejść. W przypadku projektów o wartości co najmniej 5 milionów euro będziemy weryfikować możliwość odzyskania podatku VAT. Jest on kwalifikowalny tylko w sytuacji, jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo jego odzyskania, i niekwalifikowalny, jeśli którykolwiek podmiot zaangażowany w realizację. O, dziękuję.
posiada możliwość jego odliczenia i wtedy będziemy prosić od Państwa oświadczenie jako załącznik do... Tak. Nie przewiduję projektów powyżej 5 milionów euro, kiedy 11 milionów euro mam na konkurs generalnie, nie ukrywam, ale to jest inny problem. Chodzi o ten problem, kiedy jest kwalifikowalny zawsze VAT. To, że VAT jest kwalifikowalny w projekcie, nie znaczy, że nikt od Państwa nie będzie VAT-u sprawdzał. My nie, jako Urząd Marszałkowski, ale kas na 1000%, czy odzyskali Państwo VAT z Urzędu Skarbowego. To jest gwarant, bo to nie ukrywam. Jeżeli odzyskujecie u nas VAT, jest kwalifikowalny i wy rozliczacie projekty z VAT-em, nie ma takiej opcji, że odzyskujecie sobie VAT z Urzędu Skarbowego i macie podwójny VAT generalnie, tak? Bo ja się nie przyczepię, ale każda kontrola Urzędu Skarbowego będzie na to zwracać uwagę. To od razu sygnalizuje. Ja nie, mnie to nie interesuje, ja kwalifikuję VAT. Ale to nie jest tak, że można i od nas odzyskać, i wystąpić do Urzędu Skarbowego, bo będzie to na pewno przedmiotem problemu. To tylko tak, bo tak jak mówię, nie przewidujemy raczej projektów powyżej 5 milionów euro w tym naborze. Jest tak, ja wiem, że nie zabroniliśmy, mam tego świadomość. Nie zabroniliśmy, to prawda. To jest bardziej slajd taki dla Państwa, zakładając super scenariusz, że jesteśmy wszyscy na etapie negocjowania i podpisywania, a później podpisywania umów. To są dokumenty, o które będziemy prosić Państwa o przygotowanie, a przede wszystkim chciałam pokazać to, że już na etapie negocjacji, jak już przejdziemy przez ten proces oceny, dojdziemy do negocjacji, gdzie będziemy się z Państwem kontaktować, pisać do Państwa w celu takich wyjaśnienia niektórych kwestii, czy wyprowadzenia tego wniosku już za takiego kształtu, który obydwie strony uważają, że jest możliwe do podpisania umowy i zrealizowania, to bardzo proszę, żeby Państwo się gdzieś tutaj już zaczęli interesować tymi podpisami, z takim właśnie rozróżnieniem, jakie są minimalne wymogi, jeśli chodzi o podpis, w zależności od danych dokumentów. Także tak wskazuję tutaj, że no i przy pomocy de minimis również minimalnie exades, więc to już naprawdę tylko tak informacyjnie już na później, natomiast dosyć dużo w poprzednich naborach jest z tym zamieszania, jeśli Państwo się tym nie zajmują odpowiednio wcześniej, więc tutaj już dajemy znać, że będziemy od Państwa tego wymagać. I z mojej strony to jest wszystko, a tak jak mówiłam, mam nadzieję, że dużo tych rzeczy będzie do Państwa wracać w trakcie pisania projektów i że będą Państwo korzystać z tej prezentacji, bo tak właśnie chcieliśmy ją przygotować, żeby Państwu jakieś zajawki poważnych rzeczy przedstawić, natomiast to spotkanie wykorzystać jako możliwość rozmowy i właśnie wspólnego rozwiązywania problemów, które już wiemy i Państwo sygnalizują, tak jak Pan Artur nam tutaj sygnalizuje, które mogą się pojawić, natomiast wierzę, że to będzie dobrze spędzony czas, bardziej niż opowiadanie o tych dokumentach, czy przedstawianie ich w formie takiej, jak macie Państwo pod naborem. Także zaglądajcie pod nabór, tam będą pytania i odpowiedzi, jeśli będziecie je Państwa zgłaszać, zarówno mailowo, jak i telefonicznie, dzwońcie, zapytajcie o możliwość spotkania, będziemy próbować jakoś indywidualnie również. Też online, też zapraszamy. Także ja bardzo dziękuję. No ale to za chwilę jeszcze dopuścimy pytania, natomiast ja bym prosiła Cię o zostawienie na chwilkę tej ankiety. Nasze oczywiście spotkanie dzisiejsze informacyjne jest również współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wobec powyższego muszę Państwa mocno poprosić o to, aby Państwo wypełnili nam ankietę ewaluacyjną po tym spotkaniu. To są jak gdyby dwie zasady. No pierwsza oczywiście formalna co do tego, że ankieta powinna być, a druga taka merytoryczna, jest to dla nas bardzo cenny feedback na temat tego, czy takiego typu spotkania są, odpowiadają na Państwa potrzeby i są one przygotowane w takiej formule, jaka Państwu odpowiada. Natomiast absolutnie też ważnym elementem tej prezentacji, ale jak również w regulaminie konkursu, mają Państwo namiary na osobę, które są bezpośrednio związane. A my zostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszam teraz jeszcze do pytań. Ja bym tylko jedną rzecz tylko doprecyzowała, bo to jest bardzo trudny temat w tym konkursie, kiedy rozróżnić, kiedy sprzęt, który Państwo będą chcieli kupić na potrzeby realizacji tego projektu, będzie cross-financingiem, a kiedy nie będzie. I cross-financingiem na pewno nie będzie, jeżeli Państwo sobie wpiszą takie zadanie, które nazywa się wypożyczalnia. Jeżeli wpiszecie wypożyczalnia, zrobicie z regulamin wypożyczalni z takiego sprzętu i będziecie tak funkcjonować, to na pewno nie jest crossem. Gorzej, jeżeli tej wypożyczalni w ramach zadania robić nie chcecie, dlatego że tutaj już jest taka linia dosyć, powiedziałabym, cienka i niecienka, dlatego że jeżeli sprzęt będzie w domu pacjenta i na ten czas będziecie mu użyczać, na czas realizacji projektu,
to nadal nie będzie crossfinancingiem, ale jeżeli kupujecie sprzęt jako wyposażenie stanowiska pracy rehabilitanta, czy tutaj tego terapeuty, czy pielęgniarki, czy pielęgnacyjnych jakichś rzeczy, które będą wykonywać i ten sprzęt będzie jeździł razem, tak jakby wykonywanie usługi jest związane z tym, że będzie jeździł, to nie ukrywam, że to crossfinancingiem jest. I to trzeba odznaczyć jako limitowaną kategorię w projekcie. I drugą rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, a mianowicie na zakupywanie usług. To znaczy, jeżeli kogoś zatrudniamy na etat, to w projekcie absolutnie wolno wyposażyć jego stanowisko pracy. Tak? Wolno doposażyć jego stanowisko pracy i wszystkie elementy zgodnie z kodeksem pracy, które wynikają z jego przysługujących tam praw i tak dalej, możemy wpisać do projektu rozliczanie tam właśnie godzin, rozliczanie kilometrowe, czy tam ryczałty związane z dojazdami do pacjentów, wszystkie elementy tak. Natomiast jeżeli kupują Państwo usługę na zewnątrz w postaci umowy, czy to zlecenia, czy po prostu fakturują Państwo jakąś usługę, to umawiamy się, że nie doposażamy kogoś takiego, tak? Nie doposażamy. Wtedy robimy standard, kogo chcemy zatrudnić na bazie konkurencyjności, jeżeli taka kwota nam wpada, bądź też w ustawę Prawo zamówień publicznych, mówimy, w jakim standardzie usługę kupujemy. I ten standard usługi, którą kupujemy, wpisujemy mi też we wniosku, mówiąc o tym, że taką usługę chcemy dać na zewnątrz i taką jakby w tej cenie jest to zawarte, to co będziemy planować zakupować na rynku. Więc takie dwie zasady, jak gdyby prosiłabym uważać, etat i umowa zlecenia. A to jest bardzo niestety ważne na tym etapie, że Państwo już muszą. Ja wiem, że Państwo już muszą. Tego wniosku, który teraz jest skonstruowany w lokalnym systemie informatycznym, muszą już Państwo nam określić, czy to będzie umowa zlecenie, czy etat. Kiedyś mogli Państwo robić łamany system, że albo, albo. Teraz tak nie można. Ze względu też na to, że ministerstwo wymusiło na nas, że musimy jeszcze, zaznaczają tam Państwo takie dodatkowe, cudowne ptaszki mówiące o tym, jakiej kategorii to jest wydatek i niestety personel wpisuje się w osobno etatowy, a zakupowanie usług liczy się osobno, to jest taka dana, nazwałabym ją trochę kategoria kosztów, dana statystyczna, na poziomie całego kraju jesteśmy w stanie zliczyć, ile w danych projektach, na jakie typu kategorie wydatki były ponoszone. To jest dana statystyczna, natomiast nie ma żadnego powodu i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w trakcie realizacji projektu, mam tu na sali przedstawicieli referatu, który będzie Państwu pomagał w rozliczaniu i współuczestniczył z Państwem w rozliczaniu i wprowadzeniu tego projektu, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na etapie jego realizacji, po podpisaniu umowy, takie zmiany zgłaszać. To znaczy, że chcieliśmy, myśleliśmy, a będziemy musieli zrobić umowę zlecenie i tak dalej. Oczywiście mogą warunki kosztowe się zmieniać w tym momencie i to jest oczywiste, ale takie zmiany do projektów są możliwe. Zagwarantuję też Państwu, że po podpisaniu umowy zawsze prowadzimy z Państwem, bo też mamy taki standard przyjęty w departamencie, po podpisaniu umowy dostają Państwo indywidualnego opiekuna, którym takim projektem się realizuje, z Państwem się opiekuje, a robimy też spotkania zarówno w zakresie podpisywania umowy, jak przygotować załączniki, jak przygotować pierwszy harmonogram, tego typu działania też podejmujemy i życzę, żebyśmy się w jak największym dzisiejszym gronie również na tego typu spotkaniach związanych z podpisaniem umowy z Państwem spotkali. Pytania? Czy mają Państwo? Bardzo zapraszam. Przepraszam, że monopolizuję. Bardzo, bardzo chętnie skorzystamy z Pana wiedzy i doświadczenia. Ja tylko mam pytanie takie, bo ja tak już sobie zrozumiałem, że w opiece paliatywnej, w opiece domowej paliatywnej, skoro rozporządzenie Ministra Zdrowia pokazuje te wszystkie grupy zawodowe, które są, to musimy mieć pacjentów de facto, bo nie możemy dodać kogokolwiek innego z zawodu medycznego, kto mógłby jakby uzupełnić usługi, których fundusz nie wymaga, bo wymaga wszystkich, tak, lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa. No to w zasadzie mamy populację pacjentów, którzy nie korzystają z funduszu i tych możemy wpisać do programu, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Dobrze. Tak. I teraz dla tej populacji pacjentów im możemy zakupować sprzęt do prowadzenia opieki paliatywnej w domu. Dobrze rozumiem? Tak. Dobrze. I dla tych pacjentów możemy zrobić wypożyczalnię. Tak. Ergo żaden pacjent w opiece domowej, który jest z NFZ-u, z tego nie może skorzystać. Nie. Dobrze. No to już mamy wszystko. I jeszcze może być taka sytuacja, że z wypożyczalni korzysta dużo szersze grono niż tylko tych, które objęli Państwo standardem opieki paliatywnej z NFZ-u, tak? Co to znaczy dużo szersze? To znaczy, że może, jeżeli mają Państwo kogoś, kto korzysta z NFZ-u, to może korzystać u Państwa tylko z wypożyczalni.
No tak, ale no. To jak wy, czyli to trzeba odróżnić pacjenta, który korzysta z NFZ-u od pacjenta, który jest w programie, bo tylko ten, co jest w programie, może korzystać z tej wypożyczalni, która obejmuje sprzęt zakupiony w programie. Nie. Tak, ale musi być usługa, nie, musi być usługa zdrowotna, żeby skorzystać z wypożyczalni. I pan Artur? Tak. Sygnalizuje, że nie da się zrobić usługi zdrowotnej, bo NFZ wszystko gwarantuje? Teraz opiekun medyczny jest jeszcze w tym rozporządzeniu, nie jest wskazany jako osoba, która się należy z ale NFZ-u. Dla programu obawiam się, że od stycznia może już nie być. Ale no jest taka informacja od konsultanta krajowego, który się u nas dzisiaj pojawił, tak? Więc jest takie zamierzenie, natomiast na ten system prawny, który teraz mamy, opiekun medyczny nie jest w rozporządzeniu wskazany jako kadra w opiece paliatywno-hospicyjnej domowej wymagana. Na dzisiaj nie, ale to więc w takim razie zapytam, jeszcze dopytam, czyli stworzenie, zakupienie sprzętu medycznego do opieki domowej, na przykład koncentratory, pompy infuzyjne i tak dalej, może być dotyczyć łącznie z jakby wykazaniem pacjentów uczestniczących w programie. W projekcie. Tak. Więc jeśli będzie pan miał tak pół na pół, weźmie pan sobie nowych, tak? Zapewni całą usługę tą zgodną z rozporządzenia, doda pan sobie tam opiekuna medycznego i uruchomi wypożyczalnię, to z wypożyczalni będą mogli korzystać i ci, ale również jeśli pan jakąś część zrekrutuje do projektu tych, którzy są w NFZ-cie, a w tym obecnym kształcie prawnym doda pan im opiekuna medycznego w domu, to oni również będą mogli z wypożyczalni skorzystać. Czyli to może być taki wytrych, że ten opiekun nam pozwoli na wprowadzenie do projektu też tych, którzy korzystają z NFZ-u. Dokładnie tak. Dobra, no to jest już coś. I ostatnie pytanie, bo o informatyzacji tam żeśmy już mówili, i to tak może powiemy, że to muszą być programy tak naprawdę niemedyczne, w sensie rozliczeniowym i statystycznym i sprawozdawczym i tam obserwacyjnym dla lekarza pielęgniarki, tylko coś innego. A tam było też na temat transportu, środków transportu, ale to rozumiem, że dowożenie pacjenta gdzieś? I gdzie? No właśnie, to jest jednak usługa uzupełniająca, więc to nie jest tak, że będziecie go wozić na rehabilitację gdziekolwiek indziej, nie są to usługi systematyczne, są to na przykład dowiezienie na jakieś badania specjalistyczne, które nie są w ramach naszego projektu, bo tego nam nie wolno jako usług zdrowotnych, natomiast jeśli jest zgłaszana taka potrzeba, tak, to może być to uzupełniające działanie, więc tutaj nie będzie takiej systematyczności, że państwo zakładają, że każdego pacjenta będziecie wozić 4 razy w tygodniu, to nie jest ten typ, natomiast można założyć takie działanie, jako, nie wiem, dowiezienie do urzędu, załatwienie jakiejś ważnej sprawy, tego typu... Czyli pozamedyczne sprawy. Znaczy można dowieźć do ośrodka zdrowia na przykład na usługę specjalistyczną, która nie jest w naszym projekcie. Okej. Ale to dalej muszą być usługi czyli uzupełniające. Inaczej nie dotyczy opieki paliatywnej, coś takiego. Czyli pacjent, który jest w opiece paliatywnej, można go dowieźć do kardiologa. Tak? Dobrze rozumiem? Można. Tak. Ale nie można go dowieźć na badanie tomografii komputerowej, które kieruje lekarz z opieki paliatywnej. Nie powinno się. No rozumiem. Ale aczkolwiek no niekoniecznie. No. Bo ten transport, rozumiem, co pan chce powiedzieć, że w rozporządzeniu również jest, no jest. O transporcie. No bo załóżmy, tak. Że ktoś jeżeli dostąpi... państwo dostają ryczałtem jakieś środki albo są wymagane w standardzie, że w paliatywnej taki dowóz zapewniacie, to już jest zastępowanie albo że tej systemu, więc tego jak gdyby nie. Okej. Okay. Więc to. A więc ten kardiolog, tak. I w zasadzie nie. Znaczy to powiemy życiowo. To zależy, kto wystawił skierowanie, chyba najwyraźniej widać. Nie, tak? Tylko wie pani. No bo jeżeli lekarz rodzinny wystawi skierowanie, to rozumiem, że będzie to wolno wejść do nas, tak? No tak, tylko wie pani, ja 28 lat pracuję w opiece domowej, więc jakby wiem i będę widział, jakie są rafy, tak? Że jak jakiś podmiot będzie chciał kupić ambulans, szczelam, coś takiego, jakiś pojazd. Który nie da rady kupić, moim zdaniem, w tym projekcie. Dokładnie. No nie więc da rady. O to chodzi, żebyśmy wiedzieli. Efektywność kosztowa mu nie wyjdzie, taką usługę lepiej zamówić na rynku i które u nas wziąć, bo nie udowodnią państwo, że auto jest bardziej korzystne do wykorzystania. To jest odpowiedź na pytanie. Dziękuję bardzo. Tak? Auto będzie, transport, znaczy kupienie samochodu będzie bardzo trudne do uzasadnienia w tym projekcie. Ja mam pytanie odnośnie cross-financingu i prac budowlanych w budynku, tak? Jeżeli... Tylko my nie zakładamy w tym projekcie, w tym programie żadnej infrastruktury w domu pacjenta. Ale ja nie mówię o domu pacjenta, mówię o ośrodku, tak? Nie wolno. Deinstytucjonalizacja. Nic nie wolno mi w instytucji zrobić. Czyli nawet na szkolenia dla opiekunów faktycznych również tego nie mogę zrobić? Ale to co to jest za infrastruktura, jeżeli są szkolenia? Pomieszczenia, sala. Chce pani dostosować salę do szkoleń dla opiekunów faktycznych? Dla osób starszych?
Ale to w ramach rozumiem tego, że ta sala jest niedostosowana. Nowa sala. Bo stara jest niedostosowana. Tak. To jeżeli zahaczy mi pani z takim ładnym ptaszkiem, że to jest dostępność, no to wchodzi w grę, tylko należy pamiętać, że wtedy cross-financing z infrastrukturą równa się trwałość. To znaczy ta sala ma być wykorzystywana do tych celów przez odpowiedni okres czasu. A trwałość infrastruktura, a jak mają państwo cross-financing bez infrastruktury, to nie mają państwo żadnej trwałości w projekcie. Wchodzimy w trwałość. A trwałość tak. jest rozumiana jako gotowość do świadczenia usług czy świadczenie usług? Gotowość do świadczenia usługi, do wykorzystanie tego pomieszczenia do celu, który był zapewniony, deklaracja w projekcie. Nie mogą państwo jego przerobić na przykład potem na jakąś, nie wiem, miejsce. Ale to w okresie trwałości, rozumiem. Tak, w okresie trwałości. I jeszcze mam drugie pytanie odnośnie pomocy de minimis. Mamy dofinansowanie 95% i co w przypadku, jeżeli podmiot już ma skonsumowaną całą pomoc de minimis? Czy nas dalej obowiązuje dofinansowanie 95%? Nie rozumiem pytania, przepraszam. Mamy wykorzystany limit pomocy de minimis, tak, przysługujący. I teraz, czy ja startując w konkursie, jakby to dla mnie nie jest istotne i ja tak nie biorę tego pod uwagę. Biorą państwo pod uwagę. Biorę pod uwagę, to wtedy moje dofinansowanie jest w jakim procencie? Nie mam czegoś takiego, to nie jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. U mnie zawsze dofinansowanie jest 85 Unia, teraz jest 10 budżet państwa, 5%. U mnie nie ma takiego systemu jak we wsze, że zmniejszam państwu dofinansowanie ze względu na pomoc de minimis. Czyli nie ma dalej takiego to systemu. Dofinansowanie jest 95%? Tak jest. Dziękuję nie, serdecznie. Nie będzie. Natomiast no nie mogą państwo... Na dzień złożenia wniosku nie mogą państwo mieć w projekcie de minimisa przekraczającego zaświadczenia. Czyli nie można tego kosztu w budżecie uwzględnić, bo nie może być... Tak, nie może być tego kosztu w budżecie, no co do zasady. Tak, no można złożyć projekt bez kosztów de minimis, zgadza się, no jest taka opcja. Bez żadnych kosztów de minimis. Pani chciała zadać pytanie, czy już się rozwija? Tylko... Okej, okay, Ale to poproszę o poczekanie na mikrofon. Miałam pytanie odnośnie pojazdu, tutaj już tak częściowo zostało to wyjaśnione, ale pytanie, czy pojazd używany wchodzi w grę w ogóle? Zawsze, znaczy zasada jest taka, że sprzęty mogą być zarówno nowe, jak i używane, tylko z używanymi sprzętami należy mieć na uwadze, że nie mogły być wcześniej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, więc to jest jak gdyby ten, zawsze był to jest jak gdyby kwestia. Natomiast efektywność kosztowa, w przypadku którym nasza usługa jest jedynie uzupełniającą, dotyczy dowożenia door to door w ramach usługi, że indywidualny pacjent będzie miał takie potrzeby, no mogą państwo próbować uzasadnić nam, że ta efektywność kosztowa jest, że auto można kupić i będzie to okej, ale no nam się wydaje, że nie. Znaczy chodzi mi o dojazd personelu w projekcie do osób, do domu, tak, do opiekunów. Po prostu opiekunów. Niech państwo sobie przeliczą te budżety. Nie będzie państwa na to stać. No ale gdyby tylko częściowo zakwalifikować, a częściowo ze składu własnego. Nie, no chodzi mi o zakup po prostu. Czy w ogóle jakby rozważać taki wydatek, czy nie ma opcji? Ważny problem, bo my teraz mamy tą deinstytucjonalizację, czyli my musimy z każdym członkiem personelu dojechać do domu każdego pacjenta. Tego nigdy jak gdyby nie było. Na taką skalę jakby. Jak gdyby teraz, nawet ale patrząc na... No. Samochód, to koszty paliwa, pytanie, czy są kwalifikowalne, tak? No są. No jeżeli jest to pielęgniarka na etacie, to ona rozlicza tak samo jak każdy inny pracownik, który jedzie gdzieś, no to i rozlicza koszty delegacji wynikające z kosztów tego, kilometrażówki, tak? No tak, jak najbardziej. Z samochodami jest problem, proszę mi wierzyć albo nie, no jest to problem wysokokosztowy i kwestia efektywności i racjonalności jest często podważana przez ekspertów, nie ukrywam. Z państwa punktu widzenia biznesowego nie wiem, co się bardziej opłaca, z naszej perspektywy bardziej się opłaca z pracownikiem podpisać umowę ryczałtową, no co mam powiedzieć.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj w kontekście tych wszystkich zasad i polityk, które musimy spełnić, a głównie tej DNSH i nieemisyjności, no to nawet jakbyśmy nie kupowali samochodu, bo jakbyśmy kupowali to na pewno tylko elektryczny, ale jeżeli my chcemy kwalifikować tylko koszty paliwa, no paliwo jest emisyjne, to czy jak gdyby nie ma, no państwo nie ma przeciwwskazań. Nam to... Nie ma przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań. Dobra. Przy zakupie byłyby rzeczywiście bardziej rygorystyczne zasady, natomiast przy rozliczaniu delegacji i jako koszt pracowniczy nie ma problemu. On wynika z rozporządzenia i mają państwo obowiązek zwrotu takich środków. Albo jeżeli mają państwo własny samochód, no to wiadomo, że muszą państwo, jeżeli go wykorzystują dla celów projektu, mogą, bo nawet go państwo wskazać jako wkład własny w tym momencie, jeżeli taki samochód jest przez pielęgniarkę wykorzystywany i odpowiednie wyliczenie dotyczące wykorzystywania tego sprzętu na cele projektu. A drugie pytanie jest takie, bo na początku mówiliśmy, że celem też tego działania jest właśnie podnoszenie kwalifikacji kadr. I moje pytanie, czy w ramach projektu na deinstytucjonalizację ja mogę przewidzieć szkolenia specjalistyczne dla mojej kadry, która poza projektem realizuje działania długoterminówki. Po prostu sobie przeszkolić, oczywiście zaznaczę, że to jest dla mnie pomoc de minimis, bo jest, ale czy po prostu mogę przeszkolić w ramach projektu mój personel, który nie świadczy usług w ramach projektu? Ja bym powiedziała, że nie. Zaraz pani powiem, dlaczego mnie tak w tą stronę bym poszła. Dla całości projektu. Idea nie wpisuje się do końca cel, dlatego że celem jest deinstytucjonalizacja, natomiast to jest charakter uzupełniający. Pani zrobiłaby z tego główne działanie wspierające, powiedziałabym, w projekcie, to jest wspieranie kadry pani instytucji, więc... Ja bym się... Ja po prostu przy okazji szkolenia kadry projektowej dołożyłabym swoich 10 pracowników, którzy też jak gdyby... Oni pracują z tymi pacjentami, których ja uzupełnię im wsparcie w projekcie. Nie, no to państwo, pani może dołożyć 10 osób do tej grupy, tylko niech pani rozliczy 50%, tylko niech pani rozliczy 50% szkolenia w moim projekcie, a 50% niech pani rozliczy sobie jako własne poniesione wydatki. I wtedy takie szkolenie dla 20 osób, z czego 10 jest uczestnikami projektu, a 10 nie. Z naszej perspektywy tutaj pani... A te 50 jako de minimis nie mogę wykazać? Nie. Nie, bo to nie jest projekt EFROWY, ja nie mam kosztów niekwalifikowalnych w projekcie budżetu. Ale to miękkie, bo to szkolenia. No co z tego, ale ja nie mam czegoś takiego jak koszt niekwalifikowalny. To jest koszt niekwalifikowalny, jeżeli to nie są uczestnicy projektu, a nie będą. Bo wsparcie, takie wsparcie podnoszące kompetencje kadry jest możliwe wyłącznie jako element projektu, gdy jest ono niezbędne do zrealizowania całości zaplanowanej interwencji w projekcie. Czyli musiałaby pani pokazać, że tą kadrą, którą pani dysponuje i chce ją pani wykorzystać do projektu, brakuje pani jakiejś kompetencji. Wchodzi pani z tym elementem szkoleniowym czy podniesienia kompetencji i wykorzystuje na rzecz naszych uczestników w projekcie. Rozumiem, ale jak ja w większości chcę objąć wsparciem projektowym ludzi, którym zgodnie z kontraktem świadczę usługi pielęgnacyjne długoterminowe, swoim personelem świadczy i w projekcie chcę im wszystko uzupełnić, to jak ja wezmę ten personel, który nie jest w projekcie, bo ja go do projektu nie dam, no bo tak. On już jest tam w 100% wykorzystany, a i go przeszkolę, to efekt będzie taki, że oni będą lepiej udzielać świadczeń tym ludziom, którzy są u mnie w projekcie. Jak czyli pani, tak, pani to widzi tak. Ja go nie rozliczę jako personel, tylko ja go rozliczę jako wskaźnik podniesienia kwalifikacji osób świadczących usługi. Tak, ale nie zgadzaliśmy się nigdy na tym. To tak jak szkoliliśmy asystentów, rodziny, to tylko tych, którzy są u nas w projekcie, a nie wszystkich. Znaczy myślę, że tutaj nadrzędne, o ile rozumiem zamysł i rozumiem, że w sposób pośredni będzie pani wspierać mojego uczestnika, mimo że ta pielęgniarka, którą wyślę pani na szkolenie, nie jest u nas w projekcie, ale jest... Nie jest u mnie w projekcie personelem, ale tym, dlaczego będzie wskaźnikiem? No bo jak ja ją przeszkolę, to ja... A, przy przeszkoleniu, tak, ale... Wtórne, że będzie wskaźnikiem, a po tym jak ją pani przeszkoli, a żeby ją zakwalifikować do projektu, to ona musi być personelem, kropka. Dokładnie. Myślę, że to jest naczelna zasada, mimo że rozumiem zamysł, więc tu jak najbardziej. Proszę państwa, chciałabym jeszcze... Tylko dodam, niech państwo przeliczą załącznik 9, algorytmy, ile państwo muszą objąć osób za pieniądze, które państwo mają. Niech państwo to przeliczą, to wtedy a potem będziemy rozmawiać o tym wszystkim, o czym państwo nas pytają. A można słowo więcej?
adekwatność. Ja mam 47 milionów złotych na 39 milionów złotych na konkurs, a 4700 osób muszę mieć wskaźnikiem objętych. Aha, i wychodzi liczba na osobę, tak. I chodzi o to, żeby koszt nie przekroczył. Nie koszt na osobę. Nie, nie. Chodzi o to, tak, koszt na osobę, żeby w budżecie nie przekroczył. Tak. Bo to się do tego się to sprowadza. We wskaźniku, więc dlatego pani dyrektor sugeruje, żeby nie zarzucać się na bardzo szerokie działania uzupełniające, a przede wszystkim zapewnić to, żeby w tej kwocie zmieścić wsparcie dla uczestnika. Tak, żeby osiągnąć wskaźnik. Ale nie ma tego w kryteriach. To mają państwo w załączniku 9 Excela. Jaką mają państwo wartość projektów, tyle uczestników muszą państwo objąć. Znaczy jest w rozdziale jest dotyczącym wskaźniku, jest napisane, że powinniście państwo osiągnąć minimalny poziom wskaźników wynikający ze wzoru. Tam jest w rozdziale wskaźnikowym. Jasne, no wiecie państwo, dużo rzeczy jest w kryteriach, tak, natomiast no to zawsze będzie... Specjalnie stworzyliśmy Excela, załącznik 9, tam państwo sobie wpisują wartość projektu i wychodzi państwu liczba uczestników, która według nas powinna być w projekcie. To jest zasada taka, że ja mam program na województwo, w którym umówiłam się z komisją, że liczbę odpowiednią liczbę uczestników osiągnę za to, że 49 milionów wydam, tak? Ja mam taki duży projekt, w państwem rękach są te mniejsze projekty. No i jeżeli państwo realizują projekt, musimy mieć adekwatnie liczbę uczestników. No tylko my z drugiej strony jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli to jest dla państwa ważne, to jest kryterium o tym mówiące, które jest przeliczane kwartylami i ten, który da jak gdyby najtaniej ten sam zakres wsparcia, wygrywa, nie? Więc wtedy jak gdyby byłaby jasna informacja, że to jest dla państwa ważne, nie? Nie jestem za, po pierwsze bardzo żałuję, że nie ma mikrofonu, bo wszystko co pani powiedziała jest niesłyszalne teraz na nagraniu. Nie ma takiej sytuacji, że najtańszy wygrywa u nas. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma żadnych kryteriów, żadnych wskaźników, ani żadnych dodatkowych punktów za to, że ktoś jest najtańszy w projekcie. Ja tylko sygnalizuję, że ten pomiar jest elementem oceny przy ocenie wskaźników projektu i jest to wymóg mój konkursu mówiący o tym, że powinni państwo objąć wsparciem odpowiednią liczbę. Tym samym, jeżeli państwa algorytm znacząco spadnie, znacząco, no to taki projekt jest dla mnie nieefektywny kosztowo i nie realizuje założeń mojego konkursu, tak? No po prostu. Natomiast jeżeli państwo się mieszczą ja nie mówię, że musi to być idealna kwota, tylko mieszczą się państwo w okolicach tego, to zasada jest taka, że ile się państwu domknie budżet, jakie wsparcie i rodzaje działań państwo mogą zrobić, to już inwencja należy do państwa. Ale ja na to zwracam dużą uwagę, bo to jest moim zdaniem jeden z podstawowych dylematów tego konkursu i tyle, ile środków nam zostało przyznane, plus jakie nam ramy, jakie nam takie ramy wokół, góra, dół, bok i kwadratowe nam wszyscy, którzy są tutaj tym aktorami tego procesu programowania tego wsparcia, niestety, no niestety dodam, bo ono utrudnia bardzo, ale niestety nam nadali. Dlatego na to chciałabym państwa zwrócić uwagę. Dlatego wychodzę z założenia, że wiele tego, o czym państwo wspominają, może się państwu w budżetach nie domknąć. Jak mówiłam o tym na początku, to państwo nie byli jeszcze tacy zmartwieni, bo to na tym slajdzie tak nie wybrzmiało, jak teraz przy właśnie konkretnym programowaniu tego wsparcia. Ten ostatni element, to co żeśmy zaplanowali w naszych dokumentach dotyczących minimalnych osiągnięć liczbowych wskaźników, to jest trochę przerzucane na państwa, czyli tymi małymi projektami państwo nam robią ten wskaźnik, na który my zgodziliśmy się w negocjacjach z Komisją Europejską, co z drugiej strony spełnia ten ich warunek, bo tak jak mówiłam, tam na samej górze jest Komisja Europejska, która mówi, że ona nie chce zdrowia w EFSie, w związku z czym skoro nie chce, to dała na to proporcjonalnie mało środków, więc nawet dając nam jakieś możliwości wejścia w usługi zdrowotne, gwarantując taką małe finansowanie przy jednoczesnym wymogu osiągnięcia, trochę nas i tak spowodowało, że będziemy to robić usługami społecznymi w większości, gdzie ta usługa zdrowotna będzie jako ta najdroższa, tak jak państwo zgłaszają, ona będzie w mniejszości, dlatego no tak ten slajd miał pokazać, że to nie jest jakby nasz wymóg, tylko wypadkowa tej całej strategii komisji, że w tej perspektywie niechętnie podchodzi do tematu zdrowia, nie, nad czym ubolewamy, tak jak mówimy, 926, nasz konkurs
Bardzo nam się podobały Państwa projekty, zgłaszacie Państwo, że taka jest potrzeba i te osoby, które są potrzebujące w tym wsparciu, również zgłaszają te potrzeby, więc jak najbardziej z naszej strony to jest zrozumiałe, natomiast to wszystko spowodowało, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. A proszę mi powiedzieć, czy my mamy obowiązek wpisania gdzieś do wniosku tej deklaracji, która była kiedyś, że to wsparcie, które my realizujemy, nie zastępuje wsparcia NFZ-u i czy mamy to na etapie realizacji projektu takiej deklaracji wymagać od naszych uczestników w momencie, jeżeli im będziemy na przykład dawali tą opiekę pielęgniarską czy rehabilitacyjną, która też jest gdzieś tam wspierana z NFZ-u, bo ten zapis zawsze był. I mi się wydawało, że jak on zniknął, bo chyba zniknął, to właśnie jak gdyby Państwo nam przekazują informację, że ta Unia pozwoliła to zdrowie finansować i wtedy żeśmy jak gdyby dawali ten zapis, ale robili swoje, a teraz no z jednej strony mamy taką, my tak odbieramy tą informację, bynajmniej ja, że teoretycznie zdrowia nie możemy, ale musimy zgodnie z umową NFZ-u i tak dalej. I już mam taki... Dokładnie. Nie wiem. Dobrze to Pani rozumie, bo to jest właśnie takie pośrednie działanie tego zamysłu Komisji Europejskiej i tego, o czym mówiłam, że w tych dokumentach strategicznych nie przewiduje się za bardzo tego, jak bardzo potem w szczegółach napotykamy na NFZ. Z jednej strony wymogami musimy je spełniać, z drugiej strony nie możemy robić tego samego. Dlatego też sugerowałabym, mimo że ten zapis nie funkcjonuje, bo tam, gdzie on funkcjonował, proszę zauważyć, w poprzedniej perspektywie nie mogła Pani robić dokładnie tego samego, co w NFZ-cie. Teraz może Pani, problemem jest kadra, bo pielęgniarkę tam tylko muszę, zgłaszacie Państwo, że realizacja opieki długoterminowej pielęgniarskiej blokuje Was wykorzystanie maksymalne swojej kadry, tak, że to jest dla Państwa większym problemem, bo tej kadry nie ma, natomiast przez to, że ten zapis zniknął, my w regulaminie dopuszczamy. W sytuacji idealnej, kiedy Pani ma kadrę pielęgniarek opieki długoterminowej o odpowiednich kwalifikacjach, które czekają tylko na to, żeby objąć tych pacjentów z kolejki, my wchodzimy z projektem i Pani to faktycznie może realizować, bo ten zapis zniknął. Natomiast on będzie dalej nam potrzebny, jeśli Pani będzie brała tych pacjentów, którzy już są w opiece pielęgniarskiej z NFZ-u i będzie dokładała dodatkowe świadczenia. To wtedy tutaj warto byłoby się zabezpieczyć, że Pani nie dubluje tych świadczeń, oni są w pielęgniarskiej opiece długoterminowej z NFZ-u, natomiast my robimy coś dodatkowego, coś, co wpływa na kompleksowość, tak, w ten deseń. No myśmy w tamtej perspektywie musieli mieć ten zapis, a to nie przeszkadzało w tym, że mogliśmy obejmować wsparciem pacjentów i dawać im tą opiekę, ale musieliśmy uzasadniać, że to jest po prostu kolejka. Ponad, tak, i że kolejka. on ma 3 godziny, a potrzebuje 6. Dokładnie nie? Tam tak były było. Inne warunki, tam no. były kolejki, tam były ponad, tam, były, tam żeby wejść z usługą taką samą jak NFZ, musiały być inne warunki, a tu wchodzimy w NFZ bez warunków, więc jest trochę zmiana. Natomiast co do kwalifikowalności pacjenta, no to tak, po pierwsze, na pewno musimy, jeżeli bierzemy go tak po prostu, nie jest on w ramach naszej opieki długoterminowej, to na pewno będziemy musieli, a jest w jakiejś innej przychodni na przykład, chcemy objąć, to na pewno potrzebujemy zaświadczenia, że on jest pod tą opieką długoterminową z innego podmiotu leczniczego, żeby mógł być objęty u nas jakimś dodatkowym wsparciem, no to na pewno potrzebujemy. Po drugie, zawsze od uczestnika projektu, jak świat światem stoi, bierzemy oświadczenia, że nie dostaje tego samego, i na przykład w innym projekcie albo z innych źródeł finansowanych z publicznych pieniędzy. I to jest klasyka projektów EPS-owych, tak? Zawsze ten uczestnik nie może dostać to samo, jeżeli dostaje, nie wiem, za chwilę dostanie to samo wsparcie w innym projekcie, więc takie świadczenie też musimy wziąć. I trzecia rzecz dotycząca kwalifikowalności uczestnika projektu, to jest kwestia tego, że on musi też spełniać warunki takie formalne, czyli to, że on, jeżeli mamy taką sytuację, że dopiero wchodzi do projektu, no to skierowanie będzie trzeba na tą opiekę długoterminową, czy też elementy z wiekiem związane i tak dalej, nie? No to jak gdyby są naturalne elementy związane z uczestnikiem projektu, tak? Tak widzę. A tutaj, bo tutaj wybrzmiało to, że z wiekiem, bo tam jest kwalifikacja 60+, ale plus. Tak, 60+. No, ale chodzi mi o to, że plus dodatkowe warunki. Tak, samo 60+ nie jest jedynym warunkiem. Dobrze, ale zniknęła ta kwalifikacja 0,40 w Bartelu nie w kryteriach. Zniknęła. Nie, bo
ona jest domniemana przez to skierowanie przez lekarza, tak? Tak, 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 on, dziękuję. Tak, tak. A jeszcze tylko chciałam dookreślić, ten koszty transportu w jakikolwiek sposób, by ich nie rozliczać, to one w tym projekcie są kwalifikowalne tylko jeżeli my go dowozimy do usług medycznych, czy możemy też ich dowozić do tych usług pozamedycznych, które są mu potrzebne, żeby normalnie jak gdyby funkcjonować w związku z tym, że my... Na przykład? No nie wiem, do fryzjera, do kościoła. Fryzjera można przywieźć, znaczy, no nie wiem. No nie, znaczy idziemy w złym... Znaczy nie, bo chcę po prostu wiedzieć, czy tak, czy nie, bo ja nie zamierzam jak gdyby tutaj ten, tylko no jak gdyby, no jeżeli my kompleksowo go obejmujemy wsparciem i zostawiamy go w domu, to pytanie, na ile to jest, na ile tu społecznego może być w tym zdrowotnym? Tak, tylko dalej musi być ta proporcja, tam jest ten zapis, że... Jak najbardziej, znaczy... Cały czas będziemy patrzeć, czy projekt to są uzupełniające działania, czy są główne działania, wychodzą z kosztów projektu. I tylko ale tyle. Ale jako uzupełniające tak. Ale nie, ale jeżeli kosztowo państwu wyjdzie na to, że to jest główna trzon projektu... Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie pozwolę bez mikrofonu. Proszę Państwa, chciałam zmienić nieco temat, wrócić do wydatków kwalifikowanych. Jest taka subtelna różnica w tych materiałach, które posiadamy, odnośnie świadczeń, które mogłyby być zakwalifikowane jako koszty w opiece paliatywnej, badania laboratoryjne, diagnostyczne, które wystawia skierowanie lekarz. Natomiast nie mamy czegoś takiego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, a wiadomo, że pielęgniarki również mogą kierować na badania laboratoryjne, choćby nawet moczu, czy morfologii, najbardziej podstawowe. Czy możemy to również włożyć w koszty, wydatki, czy raczej nie? To nie jest tak, że w długoterminówce to nie jest podstawowa opieka zdrowotna? Podstawowa opieka zdrowotna, tak zwany POS, to jest POZ i tak, to jest co innego. Tak, tak, mówimy, no, ale czy ten pacjent nie może skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej? No to nie powinien u nas dostawać dofinansowania, bo podstawowa opieka zdrowotna jest, jak sama nazwa wskazuje, podstawowa i dotyczy wszystkich, którzy mogą, no, że wszystkich w rozumieniu, którzy są objęci. Przepraszam, ale to jest dodatkowa komplikacja dla tego pacjenta. Są pacjenci, którzy gubią żelazo, mają trudne gojące rany. Czasami no trzeba coś zlecić, żeby coś porównać, żeby wiedzieć, jak ta pielęgniarka ma dalej ułożyć indywidualny plan opieki nad danym pacjentem. Ale są wielochorobowości. Czy pani tak, my to rozumiemy, tylko czy pani pytanie jest, czy ona może wystawić skierowanie, czy pani chce to sfinansować? Sfinansować, czy też możemy. A dlaczego nie może skierowania wystawić i zrobić to w POZ-cie? Czym to skutkuje? No bo to znowu ta pielęgniarka musi iść do lekarza POZ-u, odstać kolejkę, wystawić skierowanie w ramach POZ-u i dopiero pobrać materiał, zanieść do laboratorium. Okrężna droga. A tak pobiera materiał, zanosi do laboratorium, droga o wiele szybsza i krótsza. Mimo wszystko wydaje nam się, że POZ powinien to zapewniać. Pan nie, bo pan podnosi nam, pan konsultant nam podnosi tu cały czas, więc poproszę tutaj mikrofon. Tak. Ale to jest ważna rzecz. Bardzo, ale my... Bo powiedzieliście pan, bo to a propos opieki długoterminowej, chcę przejść do opieki paliatywnej. Skoro mówimy, że populacja pacjentów, którzy mogliby skorzystać z projektu, albo musi mieć dodatkowe świadczenia niefinansowane przez fundusz, albo musi być to populacja pacjentów, którzy są w projekcie i nie korzystają ze świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej. Dobrze rozumiem? I teraz tak. Idąc tym torem, ci pacjenci składają oświadczenie woli polegające na tym, że jest napisane, że on nie korzysta z hospicjum domowego w ramach NFZ-u na przykład, tak? Tak. To jak to się ma do tego, że od 1 kwietnia są nielimitowane świadczenia, bo musimy wykazać dodatkowy personel, a fundusz powie, no dobrze, wykazaliście dodatkowy personel, to dlaczego ci pacjenci nie są objęci opieką paliatywną NFZ-u, skoro nie ma limitowanych świadczeń? Wychodzę z założenia, że my mamy charakter interwencyjny. Jeżeli w projekcie, w trakcie trwania projektu dojdzie do możliwości przejęcia pacjenta przez NFZ, to wchodzi on do NFZ, wy go rozliczacie, zamykacie, bierzecie nowego uczestnika, który nie może być objęty NFZ-em. Rozumiem. Ktoś jeszcze ma tutaj z Państwa?
Jeżeli mają Państwo poczucie, że wyczerpaliśmy temat, to tylko dobrze dla nas. My w takim razie pozostajemy mimo wszystko jeszcze tutaj, do Państwa do dyspozycji, jeżeli będzie potrzeba porozmawiania jeszcze bardziej indywidualnie, ewentualnie do pytania czegoś, co nie zostało jeszcze do końca zrozumiane na spotkaniu. Jeszcze jedna Pani zada pytanie. Dobrze, to absolutnie dopuszczam. Bo nie wiem, czy był to taki skrót myślowy, ale chciałabym doprecyzować, bo Pani powiedziała, że jeżeli cross-financing bez infrastruktury, to bez trwałości. Czy pod pojęciem infrastruktura rozumiemy tylko prace budowlane, czy infrastruktura typu zakup wyposażenia? Infrastruktura rozumiemy czysto ingerencję w nieruchomość. Okej. Okay. Także jeżeli kupimy tylko sprzęt do wypożyczalni, to nie obowiązuje nas sprzęt, trwałość. Sprzęt, meble, okay. Pojazdy nie wchodzą w hasło infrastruktura i w trwałość. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Ja za Pani radą otworzyłam sobie ten załącznik i chciałam tylko dopytać, bo w rozporządzeniu z zakresu świadczeń gwarantowanych tam jest 6 pacjentów na jeden etat pielęgniarki, a tu jest 7 osób, mi wychodzi z wyliczeń. 7 osób uczestnikiem projektu może być, a to no. Nie chodzi o to, że ja mam na jedną pielęgniarkę przypada okay. Pani 7 osób. To jest, okay, to jest liczba tak jakby... uczestników, którzy muszą za tą kwotę, okay. Musi mi Pani wykazać, że objęła Pani dobra. Którymś tam tą formułą, którą uznaliśmy, czyli albo może być tak, że jest ich 7 objętych NFZ-em, 6 NFZ-em, 1 dodatkowymi, 5 NFZ-em, 2 dodatkowymi, etc. Okay. Tylko ja, czy tam jest no właśnie. 100 tysięcy minimalna wartość projektu? Pani wyjdzie, tak? Dzięki Bogu. Nie wyjdzie Pani 10 tysięcy, bo minimalna wartość projektu jeszcze musi no Pani wyjść. No wyjdzie, tak, około 10 tysięcy tak wychodzi. Ale tak. Wartość projektu całego i jaka jest wartość? Jeszcze nie wiem. Ale to tam miała Pani wpisać całą wartość projektu, żeby Pani wyszło, ile osób może musi Pani objąć tak. W projekcie. Tak, na tym okay, polega ten algorytm. Dobrze. Całą wartość projektu Pani wpisuje w takiej żółtej u góry rubryczce. Wtedy na samym dole wychodzi Państwu wyliczenie, ile opiekunów, ile osób i opiekunów faktycznych musi Pani objąć wsparciem. Okej, okay, dziękuję. Nie, to nie jest wyliczenie, broń Boże, na pielęgniarkę, absolutnie. To jest wyliczenie, które mają Państwo koszty pośrednie, bezpośrednie, zakup sprzętu i udział uczestników w projekcie. Wszystko. A ja mam jeszcze takie pytanie. W związku z tym, że to jest deinstytucjonalizacja i seniorzy, czy w ramach takiego projektu będą kwalifikowalne koszty dostosowania ich miejsc zamieszkania do ich potrzeb? Już to powiedziałam, nie. Dobra, dziękuję. No z uwagi na to, że nie wiem, w jaki sposób Państwu zobowiązałabym Państwa do 3-letniej trwałości takiego projektu i że on jest wykorzystywany dla tego seniora w tym mieszkaniu. To jest dla mnie abstrakcja, przepraszam, prawna i formalna. To nie ukrywam. No to są wymogi, raczej bym powiedziała, nie do spełnienia przez Państwa, żebym ja mogła dopuścić tego typu wsparcie. Ale tu mówimy o takim dostosowaniu w sensie środka trwałego, tak? Że to nie, a takie jakieś... W sensie infrastruktury. Infrastruktury takiej... No, infrastruktury, no. Bo jakieś takie poszerzenie, małe rzeczy poszerzenie ułatwiające drzwi. Funkcjonowanie... Nie, ja nie chcę remontów robić, tylko nieraz wymaga na przykład, nie wiem, uchwytu przy wannie, czy jakichś takich rzeczy... No po prostu, no bardzo często jest tak, że to są ludzie bardzo biedni, którzy w ogóle mają niedostosowaną przestrzeń do swojego funkcjonowania i no myśl... Czy na przykład możliwe jest... W regulaminie projektu jest krótki opis dotyczący infrastruktury, mówi o pewnej konstrukcji budynku i mówi o pewnych elementach związanych z naruszalnością też tego, jakiejś ściany, kubatury... No, ja rozumiem, tego konkretne. Nie, ale takie drobne rzeczy tak. Przymocowanie jeżeli... uchwytów nie jest infrastrukturą. Ale ja też, no to jest tego typu, Pani mnie pyta o drobne. No drobne się kończą tym, że jak to będzie drobna zmiana kranu, to już będzie kryzysem, tak? No na taki, który znaczy, im nie, pomaga, pytam no. Dlatego, że miałam taką sytuację, że wpisałam no. Sobie półkę do projektu, a później Państwo kazali mi zaznaczyć w budżecie, że to jest cross-financing i stwierdzili, mówimy że o starej że trwałość. Mówimy o starej perspektywie. Zupełnie zmieniła się definicja cross-financingu. Odsyłam Państwa do wytycznych kwalifikowalności wydatków i do naszego regulaminu. Dlatego dopytuję, dziękuję.
anketa. Ja bardzo Państwu dziękuję. Potwierdzam ankietę. Zachęcam do kontaktu i do bieżącego zadawania pytań, bo na pewno jak Państwo wrócą, przemyślą, zaczną uzupełniać wniosek, pytania się tylko będą pojawiać. Dziękuję ślicznie Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.